Ja jestem Janusz, nick Janusz. A ja jestem Marta. Nick Grażyna. Niedawno zamieszkaliśmy w Tajlandii. W tym filmie chcemy przedstawić Wam koszty naszego wyżywienia, ale najpierw pokażemy Wam, gdzie robimy zakupy, gdzie często jadamy poza domem i jak przygotowujemy posiłki. Zapraszamy! Najbliżej położoną galerią handlową jest Blueport. To około pół kilometra od naszego domu, 7 minut na piechotę. Znajdują się tu restauracje, sklepy, butiki i sieciówki. My często robimy zakupy w Gourmet Market. Ten sklep oferuje dużo towarów z importu, nie jest tani, ale ma bardzo duży wybór owoców i warzyw. Jest tu nawet piekarnia i bar sałatkowy. Pakowane warzywa czasem bywają w dobrych cenach. Na półkach bardzo duży wybór produktów mlecznych, jogurtów i nabiału. Można tu kupić w atrakcyjnych cenach gotowe dania mięsne, zestawy obiadowe i śniadaniowe. Marta Grażynka tu zaopatruje się w jej ulubione tofu. Po południu częste są promocje na obrane owoce pakowane na tackach. Chętnie z tych promocji korzystamy. Zaopatrujemy się tu m.in. w olej i doskonałą kawę. Dużym ułatwieniem dla nas są kasy samoobsługowe i oczywiście możliwość płatności kartą. W galerii Blueport można także kupić na stoiskach towary od lokalnych dostawców. Czasami też dokonujemy tu zakupów. Nieco dalej od naszego domu znajduje się Market Village, kolejna duża galeria handlowa. Tu znajduje się nasza ulubiona piekarnia Yamazaki. Oferuje francuskie białe pieczywo, chlebki i bagietki, także pieczywo tostowe i dużo słodkich wypieków. Największym hipermarketem jest Lotus. To dawny hipermarket Tesco, które wycofało się z tajskiego rynku. Zaopatrzenie w towary takie jak w Polsce. My kupujemy tu zazwyczaj chleb tostowy, produkty mleczne, masło i sery.
wędliny, słodycze, przyprawy, no i ryż. Jest też tu duży wybór środków czystości, a także stoiska oferujące sprzęt AGD, jak w typowym hipermarkecie. I oczywiście promocje. Tu towary dwa w cenie jednego. Honorowana jest płatność kartą, można płacić zbliżeniowo. Często w sąsiedztwie można kupić świeże owoce. Oczywiście korzystamy z tych okazji. Nawet dostajemy rabat. No i nasz lokalny sklepik. Zaledwie 50 metrów od domu. Tu zawsze kupujemy napoje. Czasami jest też oferta świeżych owoców. Obsługa jest tutaj bardzo miła, a ceny niewygórowane. Są tu też sieciówki takie jak nasza Żabka, czyli 7-Eleven, Family Mart czy Lotus Express. Można się tu zaopatrzyć w podstawowe artykuły spożywcze, chemię gospodarczą, napoje i gotowe dania, które można podgrzać na miejscu. Płatność gotówką lub kartą. Reklamówki dodatkowo płatne. Wróćmy teraz do Blueportu. Tu jest food hall, czyli taka jadłodajnia. Najpierw trzeba zaopatrzyć się w kartę w kasie. Kartę można doładować dowolną kwotą. Tą kartą będziemy płacili w food hallu. Są tu stoiska, boksy, oferujące bardzo duży wybór dań przygotowywanych na miejscu. Marta Grażynka zamawia pad thai. Jego przygotowanie potrwa chwilę. Ja rozglądam się za czymś odpowiednim dla mnie. Wszędzie są wyszczególnione nazwy po angielsku i ceny. Można też skomponować sobie własne danie z wystawionych składników. Jest też stoisko z napojami. Wybieram zestaw ze smażonym kurczakiem, ryżem i pożywnym rosołem. Płacę oczywiście doładowaną kartą. To mój obiad. Karta doładowana była kwotą 120 batów. Obiad kosztował 50 batów, czyli jakieś 6 zł 50 groszy. Marta Grażynka przynosi swoje pad thai za 45 batów, czyli 6 zł. Podobny food hall znajduje się w Market Village, kolejnej galerii położonej blisko nas. Procedura jest podobna, tu również należy zaopatrzyć się w kasie w przedpłaconą kartę. Podobnie jak w Blueporcie, w boksach bardzo duży wybór dań przygotowywanych na miejscu. Są stoiska oferujące owoce morza, tradycyjne tajskie dania, jest też stoisko z napojami. Wszędzie płacimy przedpłaconą kartą. Ja zamawiam podobny zestaw, pieczony kurczak, ryż i rosół.
kosztował 50 batów, czyli 6 złotych 50 groszy. Marta Grażynka zamówiła omlet z dodatkami na ryżu i zupę grzybową. Cena 55 batów. Niewykorzystaną sumę na karcie można wymienić w kasie na gotówkę. Są tu stoiska z deserami i słodyczami. Można też tu zjeść pizzę. Wszystkie potrawy przygotowywane są na miejscu. Na wynos do kawy croissanty. Tak mniej więcej wyglądają nasze śniadania, czyli w stylu europejskim. Wbrew azjatyckiemu zwyczajowi jadania na zewnątrz, my bardzo często przygotowujemy posiłki w domu. A to za sprawą dwóch urządzeń, które praktycznie gotują za nas. Pierwsze urządzenie to jest ten ryżowar, który poza funkcją gotowania ryżu ma też możliwość gotowania na parze, a także robienia super zupy. Wystarczy wsypać ryż, nalać wodę i za 50 minut będzie gotowy ryż. Do tego trochę warzywek, które ugotujemy na parze. I z menu wybieramy biały ryż. No i obiadek gotowy. Tadam! Warzywka na parze. Och, jak to wyjąć? Zawsze z tym jest problem. Ups. No, a ryż wygląda tak. No. Drugie urządzenie, które robi robotę za nas, to blender z funkcją podgrzewania, gotowania. Tutaj robimy codziennie smoothie, a oprócz tego zupę krem. Tak, pokrojone warzywa, tutaj jest ziemniak, dynia, marchewka, cebula i przyprawy. I z tego zaraz będzie zupa. Ona się zrobi praktycznie sama. Zaraz Wam pokażę, jak to się włącza. Więc tutaj mamy menu. Tu są już gotowe programy, które można sobie wybrać z tych menu. Wybieramy gorącą zupę, hot soup, 45 minut. Naciskam start i idę na basen. Po powrocie z basenu zupa będzie gotowa. Zupa krem. Dzisiaj pokazaliśmy Wam, gdzie przeważnie robimy zakupy, jak wyglądają miejsca, gdzie można się zaopatrzyć we wszelkiego rodzaju produkty żywnościowe. Dzisiaj pokazaliśmy Wam również miejsca, w których spożywamy posiłki poza domem i pokazaliśmy Wam również, jak my sami przyrządzamy sobie posiłki. No więc myślę, że teraz najwyższy czas na takie małe podsumowanie. Jest z nami tutaj oczywiście Marta Grażynka, która jest naszą główną księgową. Tak, przez ostatnie 3 miesiące zapisałam każdą złotówkę wydaną na jedzenie, to właściwie każdego bata wydanego na jedzenie i wyszło nam, że miesięcznie wydajemy średnio 12 600 batów, czyli
to jest około 1640 zł na dwie osoby miesięcznie. Na dzień średnio wydajemy 440 batów, czyli około 57 zł na dwie osoby. Tak, to są koszty naszego wyżywienia. A jak to się w ogóle ma w porównaniu na przykład z ludźmi, którzy tutaj żyją? No właśnie, jeśli chodzi o najniższe wynagrodzenie w Tajlandii, dzienne, wynosi ono 336 batów, czyli około 44 zł. 44 zł dziennie. To jest najniższe wynagrodzenie, natomiast średnia krajowa, średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 15 tysięcy batów, czyli to jest mniej więcej 2000 zł miesięcznie. 2000 zł miesięcznie. My na dwie osoby wydaliśmy na wyżywienie ile? My na dwie osoby wydaliśmy 1640 zł. Aha, czyli jakieś 800 zł na osobę. Czy jest to dużo, czy mało? Trudno powiedzieć. Musicie wziąć jednak pod uwagę, że mamy jeszcze takie bardzo europejskie nawyki żywieniowe, czyli jemy tutaj białe pieczywo, jemy tutaj nabiał, a więc produkty, które tutaj na tajskim rynku są dość drogie. No dużo czy mało, to widzisz, no też gdybyśmy zapytali jakiegoś bogatego ekspata z Norwegii na przykład, no to pewnie powiedziałby, że wydajemy śmiesznie mało. No ale gdybyśmy zapytali tego Taja z najniższym wynagrodzeniem krajowym, no to pewnie powiedziałby, że bardzo dużo, więc to jest naprawdę sprawa względna. Ja myślę, że musimy tutaj jeszcze dodać, że absolutnie nie oszczędzamy na jedzeniu. I w tę kwotę, która podała Marta, wliczone są również nasze wypady na kawę, na piwo, na spotkanie ze znajomymi, więc sumarycznie chyba to nie jest dużo. Natomiast sporą część tej kwoty wydajemy na owoce, dlatego że my codziennie jako lunch jemy owoce, albo w postaci płynnej, czyli smoothie, albo pyszne sałatki, które Marta Grażynka dla nas przygotowuje. Tak, a dzisiaj mamy tutaj pyszny kokos. Dzisiaj mamy pyszny kokos. Te dwa kokosy kosztowały nas ile? 50 watów, czyli jakieś 6 zł 50 groszy, czyli po 3 zł z groszami taki pyszny, świeży kokos jest tutaj dostępny. To tyle, jeżeli chodzi może o koszty naszego wyżywienia. Pragnę podkreślić, że jest to kwota, która była liczona przez 3 miesiące, średnia kwota z 3 miesięcy. Zobaczymy, jak będzie w przyszłych miesiącach. Oczywiście inflacja też tutaj istnieje, nie jest taka duża jak w Polsce. Zobaczymy, jak będą koszty wyżywienia tutaj rosły i myślę, że przy okazji Wam o tym opowiem. W następnym naszym spotkaniu poruszymy bardzo gorący temat, który, jak wiemy, Was interesuje, sądząc po wpisach, komentarzach i pytaniach. Interesuje Was temat wynajmu mieszkania w Tajlandii. No my sami nie mamy z tym dużo doświadczeń, ponieważ, jak wiecie, mamy własne mieszkanie, nie wynajmujemy obecnie mieszkania, ale poznaliśmy bardzo miłą Polkę, która wynajmuje tutaj mieszkanie i zaprosiła nas do siebie. A oprócz tego zrobimy mały research, co, mam nadzieję, troszeczkę rozjaśni Wam temat wynajmu mieszkania właśnie w Kuaknie, w Tajlandii, ceny, możliwości, a więc zapraszamy już do oglądania następnego odcinka. Zapraszamy. Zapraszamy.